Witam na czytaniu, które będzie dzisiaj dla czterech znaków zodiaku. Będzie to Lew, Panna, Waga i Skorpion. I będzie to czytanie na nów Księżyca w Pannie 15 września 2023 roku. I zaczniemy pierwsze czytanie od znaku zodiaku Lew. Zobaczymy, jakie będą Wasze energie w tym czasie, w najbliższym czasie, co tutaj się będzie chciało dla Was pokazać. I Wasza energia w tym czasie, w czasie tego nowiu. Zobaczmy. Wasza energia to szóstka mieczy, co w pracy, w sprawach zawodowych, w sprawach finansowych mamy księżyc. Co w uczuciach? W uczuciach mamy śmierć. I dalej, co może Was w tym czasie zaskoczyć, czego się nie spodziewacie. I tą kartę odkryjemy sobie na końcu. I dla Was jeszcze karta Klucz Anielski. Zobaczmy w takim razie, jakie jest dla Was przesłanie anielskie na ten czas. Mamy podziwiaj to, co w życiu piękne. Zostawimy tą kartę tutaj. I na wstępie jeszcze, zanim przejdziemy do czytania, chciałam Wam pokazać takie obrazki, które robię sama ze znakami zodiaku. To są obrazki, które można powiesić na ścianie, mają zawieszkę. Można sobie zamówić różne znaki zodiaku. Tutaj akurat mam wagę, byka i bliźnięta. Są też inne znaki zodiaku. Koszt takiego obrazka to 20 zł. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to można do mnie napisać na maila. Przechodzimy do lwów. Wasza energia w tym nowiu to szóstka mieczy. Może mówić o tym, że zakończyliście jakiś rozdział, jakiś etap w życiu, jakiś projekt być może. Być może jakieś wydarzenia były dla Was niekorzystne, nieprzyjemne i chcecie po prostu odejść od tego, pójść w nowym kierunku, być może też gdzieś wyjechać, oddalić się na pewien czas, żeby wokół Was były jakby pozytywne energie, a nie żeby ciągły się za Wami jakieś sytuacje niemiłe, niesympatyczne. Może tu być sytuacja, że chcecie na jakiś czas oddalić się od być może Waszej rodziny, Waszego otoczenia, w którym jesteście. Może macie też dość jakichś ograniczeń, które Was blokowały w działaniu i które nie pozwalały w jakiś sposób wyjść naprzód, dokonać jakichś zmian w swoim życiu. Jest to też dla niektórych oddalenie się takie duchowe, po to, żeby przemyśleć jakieś ważne dla Was sprawy, oddalić się na pewien czas i dokonać rozstrzygnięć, tak? Tak, aby działać zgodnie ze swoimi pragnieniami i z tym, czego tak naprawdę potrzebujecie. I na czym Wam przede wszystkim w życiu zależy. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe i finansowe,
mamy kartę księżyca. Możecie się tutaj troszeczkę obawiać, możecie mieć trochę niepewności, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, nie być czegoś pewnym. Jeśli chodziłoby o jakieś sytuacje, może tu chodzić o jakieś sytuacje, w których intuicja Wam podpowiada, jak należałoby postąpić. Mogą mówić też o jakichś ukrytych rzeczach, o których nie wiecie, które są przed Wami nieujawnione, nie pokazują się na ten moment. Możliwe też, że niektórzy z Was czują, że tutaj w kwestiach zawodowych nie dzieje się dobrze lub zostaliście w jakiś sposób źle potraktowani. To znaczy, to może się dopiero pojawić. To być może dużo myślicie o tym, że ktoś Was w jakiś sposób w pracy zranił, albo są to takie Wasze wyobrażenia o tej sprawie, bo karta może mówić o tym, że Wy przeczuwacie, jak gdyby kierujecie się bardzo mocno intuicją i czujecie, że coś tutaj w sprawach zawodowych nie do końca jest po Waszej myśli. Może być sytuacja, że nie pojawiają się te dla niektórych jakieś oferty pracy. Nie ma wzrostów dla osób, które pracują. Jakby ta nie ma pełnego, nie ma zadowolenia z wyników pracy, ani nie ma zadowolenia z osiąganych efektów, jakie są w sferze zawodowej. W sprawach finansowych macie również dużo obaw, czy uda Wam się zdobyć pieniądze, czy będzie na tyle możliwości, czy pojawią się również jakieś możliwości zarobkowania. Jest tutaj dużo obaw, jeśli chodzi o sprawy finansowe i zawodowe. Dla osób, które szukają pracy, może być właśnie takie poczucie, że nic jakby nie jest ciekawego w tej chwili. Nie odzywają się pracodawcy, nie ma wielu ofert, które by Was zadowalały, tak? I jest z tego powodu jakaś rozterka i takie poczucie niezadowolenia. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, to macie kartę śmierci, która mówi o transformacji, a więc jakichś zmian dotyczących Waszych spraw uczuciowych. Coś możliwe, że w tym czasie musi się zakończyć, jakiś etap w Waszym być może relacji, związku musi się przetransformować. Może to być chwilowy kryzys, który przyjdzie. O, zobaczmy. Pokazuje się tu dziesiątka kielichów, a więc ta karta śmierci mówi o tym, że idziecie, wasz związek transformuje się w tym dobrym kierunku, a więc wzrasta ku
zwiększeniu poczucia stabilizacji, ku temu, żeby założyć rodzinę, żeby powiększyć też rodzinę. Tu w relacjach wyciągacie jakieś wnioski, które odmieniają waszą sytuację dotychczasową, ale w kontekście właśnie bardzo pozytywnym. To jest przejście jakby na kolejny etap waszego związku i wszystko w tej chwili może się w waszym życiu uczuciowym zmienić. Można będzie mówić tu o wzajemnej miłości, o prawdziwym partnerstwie i szczęściu w związku. Jeżeli mówimy do osób, które są singlami, to wasza sytuacja diametralnie się zmieni. Jeżeli wcześniej nie było tego poczucia spełnienia, to teraz macie szansę poznać osobę, która będzie osobą do związku, z którą będzie można snuć plany na przyszłość, z którą będzie można założyć rodzinę. Czego się nie spodziewacie? Tutaj są jakieś bardzo dobre wiadomości, które mogą do was w tym czasie przyjść. Może to być zaproszenie na jakąś uroczystość, spotkanie się z kimś bliskim, z przyjaciółmi. Może tu być też spełnianie swoich pragnień, jakaś praca twórcza, podejmowanie się jakichś nowych wyzwań, coś, co sprawia wam dużo przyjemności i dużo radości. Tu mogą spełniać się również wasze marzenia. Mogą przyjść wiadomości, które rozjaśnią jak gdyby wasze wcześniejsze obawy, tak? Czyli coś, co wcześniej jakby wydawało wam się, że może być stresujące, że jakieś wydarzenia mogą nie iść po waszej myśli, było tu dużo lęku, jakiegoś wahania z jakichś powodów, to wychodzicie z tych mrocznych emocji i widzicie coś w zupełnie już innym, jakby z innego punktu widzenia patrzycie na pewne sprawy, bo tu jest już, zaczyna być dużo optymizmu, zerwanie jakby z tym lękiem, z jakąś niepewnością, która wcześniej was mogła tutaj męczyć, gnębić, być może właśnie związana z tą pracą lub ta konieczność odejścia od czegoś, co wam nie służyło, to w tej chwili przychodzą tu, to się kończą się te wszystkie wasze jakieś tam lęki, wahania, jakiś smutek, czy ta bierność, melancholia i tu wreszcie macie szansę na to, żeby spotkać się z kimś lub spędzić czas w jakiś miły sposób, albo otrzymać też jakąś miłą wiadomość od kogoś. To są kwestie właśnie tego, czego możecie się nie spodziewać. Zobaczymy jeszcze karty miłosne, co będą chciały wam pokazać. Zobaczcie, macie kartę, która mówi o bratnich duszach. Karta mówi o bliźniaczym płomieniu, o dużym połączeniu i wzajemnym takim uzupełnianiu się, więc bardziej ten okres czasu będzie dla was sprzyjał, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe. Możecie liczyć na spotkanie osoby,
która okaże się takim właśnie połączeniem, balansem i osobą do związku, gdzie poczujecie wreszcie, że jest ta dwoistość jakby unii, tak? Ten między wami jest bardzo dobry przepływ energii. I tego wam życzę w takim razie. Dziękuję za to czytanie i przechodzimy dalej do kolejnego znaku. Kolejny znak to będzie panna. Już sobie te karty odłożymy i przechodzimy do znaku zodiaku panna. Zobaczymy w takim razie, co dla panny się tutaj pokaże na nów księżyca 15 września 2023 roku. Jaka będzie wasza energia w tym czasie, w czasie tego nowiu? Zobaczmy. Wasza energia. I mamy dziewiątkę pentakli. Co w pracy, w sprawach finansowych, zawodowych? Czwórka mieczy. Co w uczuciach, w związkach? Mamy kartę sprawiedliwości i co będzie taką niespodzianką albo czymś, o czym nie wiecie, co może się dla was pojawić. I tu na razie tą kartę sobie zostawimy zasłoniętą. Wyciągnę dla was jeszcze klucz anielski na ten czas. Klucz anielski dla panny. Czyń cuda w swoim życiu. Takie przesłanie dla was. Czyń cuda w swoim życiu. Dobrze, wasza energia to dziewiątka pentakli. Można powiedzieć, że czujecie się osobami spełnionymi i osobami, które bardzo dużo osiągnęły w tym momencie swojego życia, mogą czuć się zadowolone, mogą realizować swoje pragnienia i marzenia. Karta może mówić o tym, że nie marnujecie żadnej okazji, która się nadarza, że bardzo dobrze będziecie radzili sobie w tej chwili w życiu i będzie wam również los sprzyjał, więc może ta karta oznaczać również jakąś wygraną lub pieniążki pochodzące z jakiegoś nieznanego źródła. Mogą to być pieniądze urzędowe, sprawy urzędowe, sprawy sądowe i pieniądze osiągnięte tą drogą lub zadowolenie z załatwienia pewnych spraw urzędowych, zawodowych, wszelkiego rodzaju. Może być również zadowolenie spowodowane przez dobre wiadomości dotyczące na przykład zdrowia, leczenia jakiegoś. Jeśli chodzi o sprawy finansowe i zawodowe, tutaj mamy jakiś zastój. Możliwe, że część z was jest w tej chwili na jakimś zwolnieniu, na jakimś urlopie, albo czuje potrzebę odpoczynku od pracy. Jest tutaj jakiś ewidentnie przestój. Powiedziałabym, że większość osób spod znaku panny będzie jednak przebywało w tym czasie poza pracą. Mamy tu znak, mamy tutaj kartę eremity i czwórki mieczy, które mówią o przestoju, a więc przerwie w pracy w tej chwili.
o jakimś odpoczynku, konieczności spojrzenia na swoje sprawy zawodowe, finansowe z innej perspektywy, być może ukierunkowanie się lepsze na, co do dalszej drogi, co do tego, jak należy postępować, żeby odnosić sukcesy. Jest tu też taka niechęć, żeby w tej chwili angażować się w sprawy zawodowe. Jest tutaj też praca, która pokazuje się tutaj, że trzeba po prostu jakby przemyśleć na nowo pewne kwestie związane z zarabianiem pieniędzy, tak żeby przynosiło to jakieś korzyści, tak? Ale ewidentnie w tej chwili mamy tu jakiś zastój, jakiś przestój w sprawach zawodowych. Jeśli chodzi o uczucia, jest karta sprawiedliwości, która może mówić o tym, że jest dobre porozumienie między partnerami, że sprawy w związkach układają się bardzo dobrze. Są tu też, jest tutaj pokazane też zalegalizowanie pewnych związków. Ludzie starają się zachować porządek we wszystkim, co dotyczy życia ich osobistego. Czują jakby też, zachowują też pewne granice, których nie przekraczają, tak? Czyli tak, aby akceptują pewne rzeczy i są jakby asertywne też pod pewnymi względami, ale karta mówiąca generalnie o bardzo dużej stabilności. Jest tutaj też pokazane, że niektórzy z Was obierają jakiś kierunek działania, ale jest on na razie w sferze przemyśleń. To nie jest jeszcze zrobienie jakiegoś kroku, ale zastanawianie się nad tym, czy ten krok wykonać, czy zrobić, dokonać jakichś zmian, czy też należy w jakiś konkretny sposób postąpić, w każdym bądź razie w sposób rozsądny i sprawiedliwy, bo tu dla niektórych osób może być sytuacja, że stoicie jakby przed jakimś dylematem, jakimś problemem, który trzeba rozstrzygnąć, rozwiązać, ale chcecie zrobić to w sposób bardzo pokojowy i w sposób sprawiedliwy, tak? Natomiast dla ludzi, którzy są, dla osób, które są singlami, karty mogą pokazywać, że nie jesteście do końca jeszcze gotowi na wpuszczenie do siebie, do swojego życia jakiejś nowej osoby. Dużo o tym możecie myśleć, rozmyślać, natomiast nie ma jeszcze w Was tej gotowości i mogą być też sytuacje dla niektórych, że związek dla nich jest czymś bardzo wartościowym, czymś bardzo ważnym i dlatego też nie chcecie skupiać się na
jakichś przelotnych znajomościach, tak? Tylko wyczekujecie tego związku takiego prawdziwego, tej osoby, która będzie mogła w waszym życiu zagościć na dłużej. Dlatego też może być to okres takiego jeszcze przestoju w znalezieniu drugiej połówki. Co może was zaskoczyć w tym czasie? Mamy tu kartę Asa Buław, który mówi o rozpoczęciu jakiegoś nowego działania, o rozpoczęciu nowego przedsięwzięcia, jakiejś nowej być może działalności. Można mówić też o tym, że pokonacie trudności, które jakieś były na waszej drodze, albo rzeczy, które próbowaliście od dłuższego czasu zrealizować, a one nie chciały jakby do was przyjść, i teraz jest ten moment, kiedy wszelkie trudności są pokonywane i działania wszelkiego rodzaju ruszają do przodu. Będziecie sobie świetnie w tym również radzić. Nie ma tutaj żadnych przeszkód. Zobaczcie, macie też asa kielichów z dopowiedzenia, więc dla niektórych z was może pojawić się właśnie nowa miłość, nowy związek, pełne zaskoczenie dla was. Przyjdzie, jest już to działanie, jest już to ta osoba, która się tutaj pojawia, coś nowego, nowe uczucia też. Mogą te karty też wskazywać na powiększenie rodziny, na poczęcie dziecka. As kielichów mówi o początku miłości, więc jak najbardziej dla osób samotnych, które tutaj właśnie wypatrywały kogoś do związku, może to oznaczać, że wreszcie przyjdzie do was długo oczekiwana miłość i właśnie nie będzie to związek jakiś przelotny, tylko związek, który może okazać się czymś długotrwałym. Jest to spotkanie z miłością, gotowość do tego, żeby spotkać się z nową miłością, więc bardzo piękne karty, dwa asy, zresztą na sam koniec. To może oznaczać również nie tylko miłość, ale bardzo takie ruszanie do przodu z jakimiś projektami, które są waszymi, które były do tej pory waszymi marzeniami, czego pragnęliście bardzo i co sprawi wam mnóstwo radości, tak? Także niekoniecznie ta karta, oczywiście dla niektórych osób może oznaczać nie tylko kwestie uczuciowe, ale również realizację w końcu swoich pragnień, swoich marzeń, tego, co leży wam na sercu. Z kart tutaj dopowiadających, takich orakel miłosnych, mamy kartę Zdrowe wybory, która mówi, że żeby zadbać o siebie, żeby dokonywać zdrowych wyborów, zarówno w miłości, jak i w życiu, i żeby miłością również obdarzać siebie samego i dbać o siebie samego. I tego wam życzę w tym nowiu. Dziękuję bardzo i zapraszam kolejny znak. Przechodzimy w takim razie do kolejnego znaku i będzie to waga.
Dobrze, dla wagi weźmiemy te karty. Co w takim razie dla wagi pokaże nam się w tym nowiu 15 września 2023 roku? Co tutaj się dla Was zamanifestuje na ten czas? Zobaczmy, jaka będzie Wasza energia w tym czasie. Wasza energia to dwójka mieczy. Co w sprawach zawodowych i finansowych? Mamy siódemkę pentakli. Co w sprawach uczuciowych? Dwójka buław. I czego się nie spodziewacie, co może być dla Was zaskoczeniem? I tą kartę zostawimy tu zakrytą. I zobaczmy jeszcze, jaki jest dla Was klucz anielski, jakie przesłanie dla Was na ten nów. Zobaczmy, co przyniesie. Odpuść sobie. No i zobaczymy, co tu trzeba będzie odpuścić sobie. Wasza energia to dwójka mieczy. Dwójka mieczy mówi o dylematach, o problemach, o podjęciu decyzji i o bardzo dużej trudności w podjęciu tych decyzji. To jest takie wewnętrzne napięcie i wahanie. Człowiek nie wie, co zrobić, jaką podjąć decyzję. Być może jesteście pod jakąś presją, będziecie pod jakąś presją i trzeba będzie zadecydować o czymś. Może też mówić, że w jakichś kwestiach będzie Wam trudno poradzić sobie z pewnymi problemami i może być takie właśnie uczucie trochę zagrożenia i niezdecydowania w Was, tak? Mogą być tutaj jakieś wahania odnośnie jakiejś kwestii. Z dopowiedzenia mamy kartę mocy. To niezdecydowanie może przejawiać się w takim pesymistycznym podejściu do tego, czy w jakiejś kwestii dam sobie radę, czy poradzę sobie z wyzwaniami jakimiś, czy uda mi się coś zrealizować. Jeżeli podejmę taką lub inną decyzję, czyli karta siła jakby podkreśla to, że czujecie się bardzo niepewni w sytuacji, w której możecie się znaleźć i macie obawy, czy poradzicie sobie z tym, czy osiągniecie jakiś konkretny swój cel, czy przetrwacie jakąś być może sytuację, która będzie niełatwa do rozwiązania i trzeba będzie się zastanowić, co w danym momencie Was wzmacnia i co może Wam w danym momencie pomóc, tak? I jednocześnie karta mówi o tym, że mimo wszystko poradzicie sobie z tym, pomyślnie rozwiążecie dany problem i pokonacie trudności. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe i finansowe, może oznaczać, że jesteście w tej chwili w miejscu, w którym możecie czuć się stabilnie i bezpiecznie. Sprawy finansowe będą szły do przodu, być może powoli, być może jeszcze nie będzie widać efektów pewnych działań, ale to będzie stopniowo wzrastać.
Dla niektórych może tu być podjęcie pracy zawodowej, która będzie rokowała na przyszłość, będzie stabilna i bezpieczna, da Wam poczucie tego bezpieczeństwa i możecie również w tej pracy pozostać w dłuższy okres czasu, tak? Mamy z do powiedzenia piątkę monet, więc dla niektórych mogła tu być sytuacja, że przez długi okres czasu nie mieliście zajęcia, nie było tej pracy, być może nie było też pieniędzy, istniało zagrożenie w kwestiach finansowych, nie było poczucia bezpieczeństwa czy stabilizacji. I ten okres się dla Was kończy. Widać, że w jaki sposób było Wam z tym ciężko. Być może musieliście korzystać z czyjejś pomocy lub po prostu nie była sytuacja komfortowa. Być może niektórzy długo szukali jakiejś pracy i teraz są tego wreszcie efekty. Można liczyć na pełną stabilizację i zadowolenie. Tu jakby wszystko nagle rusza do przodu. Widać, że włożyliście dużo wysiłku w to, żeby osiągnąć ten poziom zadowolenia. I teraz to będzie dawało wyniki. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, mamy tu dwójkę buław. Może tu być sytuacja, w której dwoje partnerów, dwie osoby zastanawiają się nad podjęciem jakiejś ważnej dla Was decyzji, nad zrobieniem jakiegoś kolejnego kroku w Waszym życiu, na przemyśleniu być może jakichś istotnych spraw, zaplanowaniu przyszłości, zaplanowaniu, dokonaniu jakichś ważnych dla Was planów. Mogą to być plany związane z rodziną, z bliskimi, komunikacja z tymi osobami. Mogą te plany dotyczyć spotkania właśnie z osobami z przeszłości. Być może zastanawiacie się nad tym, nad odnowieniem znajomości z kimś, z kim od dawna nie mieliście do czynienia, nawiązanie tego kontaktu, odnowienie jakiejś przyjaźni lub znajomości, lub też mogą nadejść jakieś wiadomości bardzo dobre, bardzo życzliwe od kogoś dawno zapomnianego, kogoś z kim nie było jakiegoś od dawna kontaktu. Co może być dla Was takiego jeszcze niespodziewanego? Jest tu karta siły, czyli tak jak już tu wcześniej ta karta u Was tutaj była, karta mówi o dużej sile w Was, wprost takim parciu też do przodu, że pomimo jakichś przeciwności, które mogą stanąć na Waszej drodze, to Wy jakby niczego się nie ulękniecie, tylko będziecie dążyli do spełnienia swoich celów. I karta ta często pojawia się właśnie wtedy, kiedy są jakieś ciężkie sytuacje, tak zwane próby ognia, i wtedy pokazuje się, że będziecie mieli siłę do tego, żeby sobie z pewnymi kwestiami poradzić w jak najlepszy dla Was sposób. Jest tu, można powiedzieć, pełnia zadowolenia, szczęście rodzinne. Mamy dziesiątkę kielichów, która mówi o pełnym zadowoleniu, wsparciu rodziny wokół Was.
będą osoby życzliwe, wszystko jakby na nowo układa się po waszej myśli. Można powiedzieć, że to jest taki dar losu, który na was spada, zapowiada miłość, harmonię, związek bardzo szczęśliwy, szczęśliwą rodzinę. Wreszcie wszystko układa się jakby po waszej myśli, idzie tym właściwym torem. Być może właśnie od jakiegoś dłuższego czasu coś tu się nie układało i teraz jest czas na to, żeby wreszcie układać te plany na przyszłość. Jest obopólne zadowolenie w związku i panowanie całkowicie nad swoim życiem i nad sytuacją. Z orakel z wyroczni miłosnej mamy kartę maski, która mówi o tym, żeby nie chować swoich uczuć, nie ukrywać się, nie udawać też niczego, być autentycznym, tak? I okazywać prawdziwe uczucia innym osobom. Tak jak na tej karcie anielskiej, odpuścić sobie, przestać się obawiać, nie mieć w sobie tych lęków. Macie pełną kontrolę nad swoim życiem i wszystko idzie w bardzo dobrym dla was kierunku. Dziękuję wam serdecznie za to czytanie i przechodzimy teraz do kolejnego czytania. Będzie to znak Skorpion. Dobrze, przechodzimy w takim razie do Skorpionów i zobaczmy, jakie dla was będą energie na ten nów w pannie, nów księżyca w pannie 15 września 2023 roku dla Skorpiona. Jaka będzie wasza energia w tym nowiu? Skorpion. Dla Skorpiona mamy siódemkę buław. Co w finansach i w sprawach zawodowych? Karta księżyca. Co w uczuciach dla was, w związkach, w uczuciach? Mamy pazia buław. I czego się być może nie spodziewacie, co może być dla was zaskoczeniem? Zasłonimy na razie tą kartę i zobaczymy później. I dla was jeszcze przesłanie anielskie, klucz anielski dla Skorpiona. Zobaczmy, co karty nam będą chciały pokazać dla Skorpiona. Uwierz w siebie. Dobra, kładziemy tutaj klucz anielski, uwierz w siebie. Wasza energia to siódemka buław. Może mówić o dużej asertywności z waszej strony, o chęci bronienia też swojego zdania. Być może w waszym otoczeniu są osoby, które chcą was do czegoś przekonać albo udowodnić wam swoje racje. Wy natomiast bardzo mocno trzymacie się swojego zdania, jesteście asertywni, jesteście też bardzo ostrożni w podejmowaniu decyzji, nie wychylacie się z niczym, z żadnymi sprawami. Bronicie też swojej przestrzeni. Mamy kartę sądu ostatecznego. Są tutaj, mogą być tutaj jakieś rozstrzygnięcia, jakieś zakończenia, no, różnych spraw. W każdym bądź razie nie dajecie się przekonać innym. Uważacie, że w kwestiach
tego, co już się zakończyło, w kwestiach jakichś podsumowań, co było dobre, co było złe, lub jakichś rozstrzygnięciach, stoicie jakby z boku i jesteście asertywni. Potraficie też obiektywnie ocenić jakąś sytuację zupełnie z boku. Sąd może mówić o zmianach, o różnych zmianach, które przychodzą z zewnątrz. Mogą dotyczyć pracy, związków, nauki, nowych ofert pracy, różnych rzeczy. I tutaj jakby należy pogodzić się z tym, że te zmiany przychodzą do Was, zmiany pokazują się na lepsze, ale Wy w obliczu tych zmian bronicie jakby swojego zdania, stoicie po swojej stronie swojej prawdy, trzymacie się tej swojej prawdy, nie angażujecie się też być może w jakieś rozstrzygnięcia, które są w Waszym otoczeniu i tkwicie jakby przy swoim stanowisku. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe i zawodowe, mogą być tu jakieś ukryte sprawy przed Wami, jakieś tajemnice, które być może wyjdą na jaw. Mogą być tu też jakieś lęki lub obawy o kwestie zawodowe lub finansowe. Mamy tu kartę czwórki monet, więc może być w tym czasie obawa o utratę pracy, o stabilizację w pracy. Możecie się też obawiać, czy uda Wam się zdobyć pracę, dzięki której będziecie mogli stanąć na nogi lub utrzymać rodzinę, lub jakby prowadzić stabilne, bezpieczne życie. Może tu być też taka chęć, znaczy z Waszej strony może się pojawić też taka obawa o swoje środki finansowe, czy będziecie chcieli je w jakiś sposób zabezpieczyć. Możecie myśleć o tym, czy one dobrze są ulokowane, Wasze finanse, czy w jakiś sposób nie stracicie pieniędzy, a tak jak mówię, w sprawach zawodowych są tu jakieś obawy, czy ta praca, w której jesteście, którą macie, czy jej nie stracicie. Jeśli chodzi o uczucia, to mamy pazia buław. Paź buław może mówić, że może tu przyjść jakaś wiadomość od kogoś, nieoczekiwana, nagła wiadomość, wobec której nie będzie można stać obojętnie, która może Was mocno zdziwić albo też zachwycić. Może mówić też początek, może oznaczać początek jakiejś znajomości, flirtu, może to być jakieś spotkanie, ale może też mówić o tym, że zbyt długo w Waszym życiu była jakaś stagnacja, nic się nie działo i teraz wreszcie wszystko rusza do przodu. Jeśli chodzi o związki, no to tak jak mówię, mogła być sytuacja, że partnerzy byli
ze sobą, ale jakby osobno, każdy w swoim świecie. Musieli pewne sprawy przemyśleć, przeorganizować pewne rzeczy i w tej chwili dochodzi być może do jakiegoś porozumienia, albo pojawiają się jakieś informacje, dobre, pozytywne informacje, które ruszają wreszcie sprawy do przodu. Może być też, że chcieliście podjąć wcześniej jakieś kroki, działania i nie było to możliwe z różnych względów. W tej chwili te sprawy ruszają mocno do przodu i zachęcają też do tego, żeby dokonać pewnych zmian. A dla osób, które są samotne, oznacza to dobre wieści, spotkanie z kimś młodym, początek jakiejś znajomości, być może flirt albo jakieś przelotne spotkanie, jakieś miłe, miłe, sympatyczne zdarzenia. Co możecie nie wiedzieć, czego się nie spodziewać? Mamy kartę szóstki buław, która mówi o jakimś prestiżu, mówi o tym, że uda Wam się coś osiągnąć bardzo istotnego, że zostaniecie docenieni lub zauważeni, że wszelkie sprawy potoczą się po Waszej myśli, coś, co spędzało Wam sens powiek, co powodowało, że czuliście się bardzo niekomfortowo lub cierpieliście z jakiegoś powodu. Sprawiała być może Wam jakaś rzecz bardzo dużo zmartwień. To w tej chwili osiągacie zwycięstwo, pokonujecie te problemy, te trudności, wychodzicie z tych złych energii i macie kolejną szóstkę buław, a więc jakby potwierdzenie tej wcześniejszej karty, tu też jest szóstka buław, koniec zmartwień, koniec tego cierpienia, koniec jakichś lęków, jakiejś nerwicy, depresji, to wszystko się tutaj kończy, te uczucia od Was odchodzą i w tej chwili nastaje okres spokoju, okres zadowolenia, bo ta szóstka buław mówi też o tym, że być może otoczenie wreszcie zareaguje w jakiś sposób, dojrzy to, co się z Wami być może działo, tak, w ostatnim czasie. Karta mówi o takim splocie różnych wypadków, które pojawią się, albo ludzi, którzy będą służyć Wam wreszcie pomocą. To są karty takiego uśmiechu losu, tak? Także bardzo, bardzo ładne zakończenie dla Was. Zobaczmy jeszcze przekaz miłosny. Z wyroczni miłosnej, co tutaj się pokazać może dla Was. I jedną kartę wyciągniemy. O, widzicie, mamy karmiczną relację, czyli to, co tutaj do Was przychodzi, dla osób, które nie są jeszcze w związkach, to możliwe właśnie, że pojawi się osoba do związku karmicznego. Może to być jakaś dla Was ważna lekcja, którą trzeba będzie przerobić. Może trzeba będzie odpuścić komuś i pokochać na nowo. Może trzeba będzie się też wyzwolić z czegoś. Może tu być również jakieś zamieszanie,
to wszystko dopiero przed Wami. Ta karta mówi, że przed Wami jest jakiś związek karmiczny, który trzeba będzie w najbliższym czasie przerobić, i to, co do Was przychodzi, to nad tym trzeba będzie w najbliższym czasie przepracować. Trzeba będzie to przepracować w jakiś sposób. Ale to już na inne czytanie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Pozdrawiam i do zobaczenia.